Warunki mamy dzisiaj typowe niestety dla tej pory roku. Jesień to jest dla nas najgorsza pora. Spadają liście, drzew cały czas pada, więc ten cały brud, kurz, to wszystko co jest na jezdni osiada. No i po prostu lecimy jak w pończochach po wyfroterowanej podłodze, więc trzeba na to też brać bardzo dużą poprawkę. No NK wbrew pozorom wybacza błędy, natomiast bardzo nie lubi nadmiernej pewności siebie po stronie motorniczego, więc to punktuje bezlitośnie. Aż na Powstańców, to już nowym tramwajkiem, znaczy starym tramwajkiem, ale nowa linia. Bardzo się cieszę. Brakowało. Tu jeszcze by się przydała wiata, bo wie pan co, to wychodzę z cmentarza i w ogóle to by się przydała. Ta trasa była już sławna w latach 80. To te miłośnicy z zachodu przyjeżdżali. To była kultowa linia i nadal myślę, że taka pozostanie. No wagon ma na ten moment 72 lata i razem z drugim swoim towarzyszem, bo to jest Hiltka, jest jeszcze Paulek, który już dobił do 74, także w przyszłym roku się piękny jubileusz szykuje. To są dwa wagony najstarsze pozostające nieprzerwanie w ruchu liniowym.